No kochani, mamy tutaj nieprawdopodobną miazgę. Zobaczcie, na Krušyn Arenie przeszedł Armagedon. Wszystko lata, grill pochrunął, bramka leży. Widzę, że grad zaczął spadać. Po tylu dniach upału mamy... Jaki duży ten grad. Po tylu dniach upału, kochani, mamy pogodowy Armagedon. Zbieramy się na obóz, na wyjazd z szabełkami. Natomiast powiem wam, że najgorsze już chyba za nami. Pospuszczałem rolety, bo baliśmy się, że nam, słuchajcie, dom szyby nam powyciąga. W każdym bądź razie, no, dzisiaj się tu zadziało nieprawdopodobnie. To już się wycisza. Kudełek się boi. Nie bój się, kudełeczku. To już się kończy. Już wpadł, już nie bój się, kudełku. Słuchajcie, wpadła, to już jest chyba końcóweczka, ale to co się tu działo, naprawdę, zobaczcie, jeszcze rzuca kochani gradem, jeszcze latają kuleczki. No nie są to kuleczki wielkości... Już zaraz będzie, misiaczku, koniec, wiesz? Jeszcze troszeczkę... Co tu się dzieje? Pośliznęła się misia, kochani, idę zobaczyć do pyśmy. Tutaj popowodziowe straty usuwa. Gli się tu wysypał, zobaczcie. Mamy pola ryżowe, bramka uciekła kawał drogi. Muszę wam powiedzieć, że wiatr był nieprawdopodobny. Troszkę za późno się złapałem za kamerę, dlatego że zobaczylibyście, ale widać jaka siła uderzenia była, jak grad tu robił robotę. Nic się nie dzieje, misiu, nie masz się co bać. Dawać piątkę, baliście się szabełki? Trochę. Bałaś się, Tusia? Ale powiem ci, tata, że ja się poślizgnęłam. A kudełek się też bał? A nie ma się co bać, no słuchaj, ja najgorzej się, to się nasze mopy boją. Ja się bałam, że może zaraz złapać. Słuchaj, nie, troszkę poleciało. Czekajcie, bo leci deszczyk, żeby nie na kamerę. Chciałem zobaczyć, co tu się dzieje. Grilla zabrało, patrzcie, skąd mamcia krzesła zbiera. Patrzcie, gdzie krzesło było, aż w ogródku. No, to siła uderzenia była potężna. Natomiast, kochani, muszę wam powiedzieć, że tam się już rozjaśnia. Także, no, ilość wody, jaka tu spadła w ciągu 5-10 minut, położyło trawę po kotem. Połamało, no. Patrzcie, ale piękny piorun tam był. Złapaliśmy wam piękny piorun, także... Fajny był, nie, Gutek? Jakby była noc, to myślę, że byłoby... Jakby był noc, to byłoby pewnie więcej. Natomiast, no, pogoda... Taka ulewa, bo nie było przez... Tak, no, poszedł. Chyba się wystraszył znowu z krzyku. W każdym bądź razie muszę wam powiedzieć, że... tak, córcio. Jest, ale tam, patrzcie, piękny szedł do ziemi. Spróbujemy złapać jeszcze jeden, co? Patrz, no, patrz na tamtą stronę. Tutaj jest wiata. No. Tak mówi, że wiecie, mu tak spada ostro, bo chyba wszystko... Tą bramkę sobie weźmiemy i kniesiemy chyba tu, gdzie trampolina, i w tej pozycji ona będzie leżeć. Jak raz nie będzie, nikt nie będzie jej używał. Słuchajcie, no, bramkę naszą zabrało. Co, synku? Nie ma takiej burzy. Nie ma już burzy, ona już odjechała tam daleko. Zobacz, tam daleko się błyska, wiesz? Tu blisko już nie ma burzy. No, próbuję jeszcze właśnie uchwycić jakiś ładny piorunek, słuchajcie, na zakończenie. Czy coś tam jeszcze nam poleci z tego nieba? To się rozpieprzyło, ale co, to ja nie wiem. To jest od krzesła. Ale od czego? Od tutaj, do dystansy. Ja to krzesło wynoszę tu. Uwaga. Czy jeszcze mamy jakiegoś błyska? Tu coś blisko się błysło. No. Kudełek, fajna burza? Nie, straszna. Straszna? Nie jest burza straszna. To jaki ciepły jest ten deszcz. No tam jakbyś się przebiegł po tej kałuży, wiesz, jak fajnie? Tak. Ciepła kałuża? Nie, na razie jeszcze nie biegaj, bo się jeszcze błyska, wiesz? Jak skończy błyskać, to pójdziemy. Natomiast myślę, że godzina czasu i będzie suchutko. Woda, ziemia tak potrzebuje wody. Mamy jeszcze strzał, czy nie mamy? Strzał nad Kruszyńskim, naszym niebem. Tam już jest, kochani, znowu lato. Natomiast na tej stronie jeszcze się coś dzieje. Zobacz na lewo, a potem na prawo. No. Nie ma już błysków. Poszła sobie buzia. Tu jeszcze nad nami tylko coś tam słyszę, jak się błyska, ale tam w oddali tamte były naprawdę piękne, nie? Te błyski do ziemi.
Ja nigdzie nie idę, myszko, co ty? Już, kochanie, idę. Ja nigdzie bez ciebie, Szymku, nie idę, wiesz? Nic się nie bój, no. No. Jestem w trzeciej lidze. No, o właśnie. Teraz wygrałem z klasą światową 3-2. Pięknie, ale Boca Junior ci dobrze nałożył, nie? Słuchajcie, już wiemy, że gramy w argentyńskiej lidze, nie? Ale to argentyńska liga, nie? Zostały mi 2 mecze, muszę 2 wygrać i to 2 zawodowcy, żeby być w drugiej lidze. O, to ciężkie zadanie przed tobą. Ale to już chyba po powrocie ze Szczyrku, co? Słuchajcie, po powrocie ze Szczyrku. Boże, bo patrz, jaka burza. Po powrocie ze Szczyrku zrobimy wam. Już, Kudełku, nie ma co panikować, naprawdę nic się nie bój. Słuchajcie, po powrocie ze Szczyrku zrobimy secik z ataku na drugą ligę. Przypominam, że jesteśmy w lidze trzeciej. Będzie miał atak na pierwszą ligę. Będzie atak na drugą ligę. Aha, będzie fajnie, że no to jeszcze trzeba troszkę popracować. W każdym bądź razie rozkręca się Gucio, jest szansa na drugą ligę, ale to już wam nagramy po powrocie ze Szczyrku. Słuchajcie, no nie chce się już błyskać, ptaszki poszły już do góry, także myślę, że to już chyba po burzy. O, tata, pa! No, no właśnie mówię, jak już ptaszki poszły do góry, to już chyba będzie koniec. No. No, ptaszki się tam już, słuchajcie, o, jeszcze poleciał w stronę lasu. No idź, Kudełeczku, ale co ty się boisz, w domku nic się nie dzieje. No i teraz ja ci bajeczkę włączyłem. No nie idźcie tam, bo tam mokro, tu poleciała woda. Tata! No, jeszcze lecą kule, no. Bolą te kule? Nie kule, to leci duże krople deszczu. Tak, synku? Tata! Ja się boję, że cały Bolesławiec porwie. Nie porwie Bolesławca. Kocham cię, Szymonku. Nie porwie Bolesławca, Bolesławiec jest duży, wiesz? Dobra, nie błyska się, kończymy. Do zobaczenia. Trzymajcie się.